Tomek Adamek, twój jakby kolega, można powiedzieć w cudzysłowie, kolega po fachu, po zakończeniu kariery bokserskiej, znaczy po zakończeniu, teraz jakby udał się w stronę polityki, będzie startował do Europarlamentu. Czy uważasz, że to, nie wiem, dobry ruch, czy ty też, jak myślałeś kiedyś nad, nie wiem, nad właśnie jakąś karierą polityczną, czy właśnie uważasz, że bokserzy powinni robić tak jak ty, tak, mięściarze, czyli po zakończeniu kariery albo trenować młodzież, albo otworzyć właśnie swoją szkołę, czy raczej powinni iść w tym kierunku, a nie bawić się jakby w coś, co tak naprawdę no, odbiega znacznie od boksu? Powiem tak, ja już drugą kadencję mam, no mam propozycję wystartowania tutaj do, żeby zostać radnym naszego miasta, może wejść do komisji sportu, może byłoby mi łatwiej pozyskiwać jakieś tam pieniążki na moją grupę, ale będąc radnym miasta, ja nie mógłbym się o to starać, ale to bym musiał sobie wszystko pozmieniać. Moją pasją jest boks. Musiałbym pozmieniać tak, zrobiłbym być może moich przyjaciół, z którego z nich promotorem. Ja bym był takim z boku, ale wiadomo, że ja bym musiał to wszystko ustawić, bo oni nie mają tego głowy. Ja postawiłem na boks, a no karierą no polityczną mogę się zająć za parę lat, jak już nie będę miał pomysłu na boks, będę miał już dość boksu. Ja myślę, że ten boks to będzie u mnie no na długie lata, jeżeli będzie wszystko szło no korzystnie. Nie wiem, co będzie dalej, jak będzie ze zdrowiem. Na razie zdrowie mi dopisuje. Bardziej żona moja na tym cierpi. Na tym wszystkim, bo już ta moja walka ostatnio ją tak dobiła, że no nie wiem, kobieta ledwo chodzi, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ja powiem tak szczerze, że Tomuś, no on to bierze, Tomek nie ma tak naprawdę no pomysłu na życie. Po tym pojedynku z Głaskowem, no co dalej? Tam w Stanach już jest, jeszcze jest, może mu wyjdzie ta walka z Areolą. Jeżeli Areola wygra, ma szansę Tomek dostać walkę o pas WBC, walki z Areolą i będą walczyli. Ale jeżeli nie, to Tomek tak naprawdę zostaną mu tylko walka w Polsce, tutaj z kimś, przypuśćmy, czy z Diablo Włodarczykiem, może z Masternakiem, ale no nie wiem. Tak bokserko to już chyba nie ma takich planów dużych. A teraz szuka, no Tomek wiadomo jak to góral, no Tomek będzie walczył do końca, tak jak mówił, że on tutaj będzie walczył do końca, ale Europarlament to nie jest ring bokserski, trzeba mieć trochę pojęcia z tym wszystkim, choć Darek Michalczewski mówił, że tam no to ma pojęcie w tym Europarlamencie, ale to tak Darek mówi, a tam mamy przecież dużo fajnych ludzi, no i młodych ludzi, jak pan Gruzek czy pan Sikorski, no a co mówiąc o Tomku, no Tomek no, mając nazwisko, wiadomo, że łatwo się dostać do Europarlamentu, pozyskiwać sobie tam honoraria miesięczne, no ale zobaczymy, życzę mu te, życzę, aby mu się udało, jeżeli mu się uda, to tak będzie, tak.